Cześć, witajcie na kanale Retro Klocki, gdzie prezentuję zestawy LEGO Retro. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić moją modyfikację modelu alternatywnego. Wiem, brzmi to skomplikowanie, ale spójrzcie proszę. W ostatnim odcinku prezentowałem ten model alternatywny zestawu z serii LEGO Space, frakcja Blacktron. No i główny model to 6987, znaczy model katalogowy tego zestawu. No i tutaj w recenzji modelu alternatywnym, no miałem kilka uwag dotyczących niewykorzystanych elementów, części w zestawie. No i słuchajcie, dzięki Waszym tutaj motywującym komentarzom, między innymi dzięki komentarzowi Hawk Game Zone, stwierdziłem, że zbuduję zmodyfikowaną wersję tej oto konstrukcji alternatywnej. Teraz tak to się prezentuje. Oczywiście zostaje to ten zestaw jak najbardziej maszyną kroczącą. Nic z jej funkcjonalności odnośnie tutaj poruszania nóżami nie modyfikowałem. Spójrzcie. Jak widzicie, jest to jak najbardziej maszyna krocząca, a teraz przejdźmy, może z bliska pokażę, jakie wprowadziłem zmiany, jeżeli chodzi o sam kadłub. Względem oryginału, pierwsze co się rzuca w oczy, to na pewno ta wielka, słuchajcie, kabina z przodu, przezroczysty element transparentny. No, nie można było nie wykorzystać tak fajnej części. Spójrzcie proszę, teraz kabina jest tak otwierana. Do tego może się ruszać na boki. Po otwarciu kabiny pokazuje nam się centrum dowodzenia, cały kokpit składający się tutaj z komputerów takich żółtych, typowych dla frakcji Blacktronu. Może się spokojnie zmieścić co najmniej dwóch, trzech tutaj operatorów tej maszyny. Dodatkowo z tyłu znajduje się taki mniejszy komputerek, który jest połączony tutaj, widzicie, grubym kablem z kolejnym komputerem, który jest na zawiasie, jest możliwość jego regulacji kąta nachylenia. Tak prezentuje się teraz kabina. Tutaj widzimy dwie dodatkowe anteny. Nie jest to mój jakiś autorski pomysł. Te anteny są, proszę bardzo, również w konstrukcji głównej bazy. Wszystkie modyfikacje zostały dokonane wyłącznie z części z tego zestawu. Żadnych innych klocków nie dokładałem do tego zestawu. Spójrzcie proszę jeszcze, jak fajnie tutaj można powiedzieć wyglądają policzki tej maszyny kroczącej. No, moim zdaniem dosyć fajnie to wygląda. Głowa nabrała kształtu. Jeżeli mówimy o głowie, no to tutaj model podstawowy miał wyregulowaną tą szyję, tak? Można było wydłużać ją. Tutaj niestety ta funkcjonalność została usunięta z powodu po prostu wielkości tej głowy. No i niestety element ten nie dawał rady po prostu już wysuwać tej głowy. Nie wszystko nie trzymało się zbyt dobrze. Przechodząc dalej, no ewidentnie w oczy rzucają się dwa panele obok siebie tutaj z logo Blacktronu. Wcześniej był to jeden panel, więc tutaj na pewno jest to bardziej zabudowana teraz konstrukcja. No i co się dzieje tutaj pod tym panelem? Spójrzcie proszę. Można go oczywiście otworzyć, tak jak w konstrukcji podstawowej. I kryje się tutaj, proszę bardzo, taki oto mały pojazd. Ten pojazd został odpowiednio zmodyfikowany przeze mnie. Teraz ma uchylną tutaj szybkę. Wcześniej nie było w ogóle szybki. Oraz ze względu na to, że jest to Blacktron, musi mieć więcej elementów bawialnych, czyli musi mieć, proszę bardzo, dodatkowy element otwierany, taki schowek. Bardzo fajna moim zdaniem sprawa. No i oczywista rzecz, coś do sterowania, ruchome dźwigienki. Konstrukcja może kanciasta, no ale na pewno względem oryginału bardziej bawialna.
Przechodząc jeszcze do samej tutaj luku bagażowego, widzimy tutaj ludzików Blacktronu na straży. A żeby pilnować okolicy, znajduje się tutaj, słuchajcie, spójrzcie, ten górny element został po prostu rozszerzony, taki był w oryginale, tego nie modyfikowałem, ale pojawił się taki oto potężny radar tutaj. Jeden z większych radarów dostępnych w tamtych latach. Prawdopodobnie podobny został zainstalowany w Gwieździe Śmierci ze Star Warsów. No i tak to teraz wygląda ta maszyna rozłożona z wysuniętym tym oto radarem. Dodatkowo znajduje się odpowiednio sporo tutaj przestrzeni na inne rzeczy. Pojazd już można schować. Radar również się zamyka. Wszystkie modyfikacje, tak jak mówiłem, były dokonane za pomocą elementów zestawu 6987. Jeśli tutaj uważacie, że te dodatkowe anteny wyglądają może zbyt komicznie lub przez to sama konstrukcja nie jest zbyt tutaj poważna, nic prostszego, bardzo łatwo można je odczepić i proszę bardzo, teraz tak się prezentuje ten model. Moim zdaniem z antenkami wyglądał trochę tak ciekawiej, dodawały mu charakteru. Dajcie znać, co Wy sądzicie, jak Wam się podoba ta modyfikacja. Pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja kanału, kto tego nie robi. I do następnego odcinka. Hej, cześć!